Podczas gdy światowa gospodarka przeżywa poważny kryzys, branża kosmetyczna ma się doskonale. Wszelkie zabiegi upiększające są coraz bardziej wyszukane i coraz droższe. Firma Mondestin z RPA produkuje wina od dziesiątek lat, ale teraz nie wszystkie trafiają na stół. Część wlewana jest do wanien. Czerwone wino zmiękcza skórę oraz zawiera antyutleniacze, które powstrzymują proces starzenia. Koslekok i jego partnerka Suzanne Bosman są prawdziwymi fanami takich kąpieli. Nie znam lepszego sposobu ucieczki przed otaczającym nas na co dzień światem. To bardzo relaksujący zabieg. Już po kilku kąpielach skóra jest wyraźnie odmłodzona. Z Afryki przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie stosuje się nieinwazyjną metodę liposukcji falami akustycznymi. Zamiast lasera, głośne dźwięki, które według twórców urządzenia mogą równie skutecznie zwalczać celulit, wygładzać skórę, a nawet poprawiać jej elastyczność. Tymczasem francuska firma LPG stworzyła już siódmej generacji maszynę do endermologii. Urządzenie wykonuje masaż całego ciała specjalną głowicą wyposażoną w dwie ruchome, niezależnie pracujące rolki. Masowany fałd skóry jest uprzednio zassany przez podciśnienie wytwarzane w specjalnej komorze, która posiada możliwość regulacji. Dzięki temu ssanie może być ciągłe lub pulsacyjne. Według dyrektora sprzedaży Arnaud Sansois metoda jest ulepszana od 25 lat. Masaż wykonywany przy użyciu endermologii nazywamy masażem limfatycznym, ponieważ jednym z jego efektów jest drenaż limfatyczny, pozwalający pozbyć się z organizmu toksyn oraz rozbitych cząstek tłuszczu. Lipomasaż poprawia ukrwienie tkanek, drenuje nadmiar płynów i wzmaga wymianę międzykomórkową. Dla gwiazd Hollywood i nie tylko, gabinety kosmetyczne Los Angeles przygotowały pełną paletę wszelkiego rodzaju zabiegów upiększających. Jednym z hitów roku 2011 był Ultra Regenerating Facial. W ciągu 90 minut twarz poddawana jest czterem zabiegom: mikrodermabrazji, światłoterapii, elektroterapii i na koniec masażowi. Doktor dermatologii Harold Lancer zajmuje się twarzami z najwyższej półki show biznesu. Różnorodne zabiegi podczas jednej sesji są doskonałym rozwiązaniem dla ludzi, którzy nie mają czasu. Nie mogą sobie pozwolić na kilkukrotne wizyty w gabinecie, żeby osiągnąć spodziewany skutek. Polecam zabiegi w gabinetach, gdzie pracują wysoko wyspecjalizowani technicy kontrolowani przez lekarzy dermatologów. Koszt 90-minutowego pełnego zabiegu to $305. Inną ciekawą propozycją dla tych, którzy uwielbiają metale szlachetne, jest maseczka z 24-karatowego złota. Kosmetolodzy twierdzą, że zabieg wygładza skórę, poprawia krążenie, nawilża i eliminuje toksyny. Cieniutkie listki złota likwidują uszkodzenia spowodowane nadmiernym opalaniem i odbarwienia. Jednorazowa przyjemność kosztuje $165. Agentka nieruchomości Michelle Wynn nie wydaje się być przerażona ceną. Postanowiłam poddać moją twarz tej cudownej terapii i muszę przyznać, że jak dotąd jestem bardzo zadowolona. Mam wrażenie, że jest wyraźnie odświeżona, aksamitna i elastyczna. Stary naskórek będzie złuszczony i spodziewam się wspaniałego efektu. Jeśli nie zadziała złoto, można jeszcze wypróbować kawioru, który podobno nawilża, odżywia i odświeża skórę. Jak zwykle chodzi o to, żeby wyglądać młodziej, a przez to atrakcyjniej. Mimo że jeszcze nikt nie badał wpływu kawioru na cerę, wielu klientów nie waha się zapłacić za maseczkę od $170 do nawet $450.